Waga sporo w dół, odkąd się ostatnio widzieliśmy. Jak idzie to zbijanie? Sporo w dół, no niestety jeszcze trochę zostało, tak jak trochę późno zacząłem schodzić z wagi, więc mam tak z 2 kilo więcej niż przy ostatnich przygotowaniach, ale ostatnio zeszło mi za jedną wanną, więc jestem spokojny na zrobienie wagi. Wcześniej były też kontuzje, rozumiem, że teraz jesteś w takiej 100% formie. Zgadza się, wyleczyłem już wszystkie kontuzje, nic mi nie dolega, jestem zdrowy jak ryba, jak rekin. Czyli jaki jest plan? Teraz zwycięstwo i wybiegasz dalej poza tę walkę? Chcesz iść po to, co twoje, nazwijmy to? Oczywiście, że tak. Jeżeli wygram tą walkę, a planuję wygrać. Przepraszam, przed chwilą odbiłem się. Kurczę, zrobiłem się tak. No, mam zamiar zawalczyć ponownie o ten oto znakomity pas, który jest za nami szła. Walczy o pas teraz Gamer z Kojkę. Na kogo stawiasz w tym starciu? Stawiam na Gamera, jako że bardzo go lubię. Ale bardziej na rękę byłoby mi, gdyby wygrał Kleber, no bo jakby mam z nim niedokończone rachunki. Ale stawiam na Mateusza i myślę, że wygra to spokojnie, dowiezie decyzję. Twój kolega klubowy Kamil Szymuszowski zawalczy ponownie w wadze lekkiej. Powiedz mi, jak oceniasz decyzję Kamila, żeby znowu katować się z tym cięciem wagi? Wiesz co, myślę, że tym razem Kamil poszedł do tego zupełnie inaczej. Bardziej profesjonalnie, wie już trochę bardziej, z czym to się je. I no myślę, że to pierwszy raz to po prostu był taki no, przysłowiowy pierwszy raz. Zawsze boli, prawda? Ten bolał. Niestety Kamil się przekonał na własnej nodze. I to poszedł do tego zupełnie inaczej, bardzo profesjonalnie. Bardzo szybko zaczął schodzić, ma na pewno mniej wagi do zwiększenia na tą chwilę. Czy doradzałeś bardzo Kamilowi, w jaki sposób ma walczyć się z bądź twoim byłym rywalem Arturem Sobińskim? Wiesz co, mieliśmy jakieś tam krótkie rozmowy, ale to trenerzy są odpowiedzialni za to. Wydaje mi się, że to będzie zupełnie inna walka, stylistycznie zupełnie. Kamil jest fizycznie inny niż ja, jest bardzo wysoki, szczupły. Ja jestem niski, muszę skracać ten dystans, wchodzić. Kamil wręcz przeciwnie, więc można powiedzieć, że byłoby to niemiarodajne, co mógłbym powiedzieć. Twoja narzeczona Anita Bekus ma za sobą debiut w profesjonalnym MMA. Powiedz mi, czy już wiadomo coś na temat jakiejś kolejnej walki dla Anity? Wiesz co, aktualnie Anita boryka się z małą kontuzją, którą jej zafundowałem, ponieważ na sparingach sparowaliśmy. Nie, już wyjaśniam tutaj. To kolega rzucił mną w nią. Więc sytuacja była taka, że sparowaliśmy po prostu obok siebie i w jakimś tam kotle zapaśniczym z moim kolegą Damianem Śmigielskim, którego pozdrawiam. Damian mnie jakoś tam niefortunnie slipnął, straciliśmy w ogóle poczucie umiejscowienia na sali. No i wpadliśmy w dziewczyny i ja kopnąłem Anitę w rękę i lekkie tam naderwanie jakieś bicepsa i... No, więc ma 2 tygodnie przerwy teraz, ale za 2 tygodnie wraca. Liczymy na styczeń, że druga zawodowa walka się pojawi na horyzoncie. Zmiana organizacji, czy będzie walczyć w tej samej organizacji, w której walczyła? Wiesz co, no chcemy dalej współpracować z tą organizacją, dla której walczyła. Byliśmy bardzo zadowoleni z współpracą z NVO, ale nie wiem dokładnie, kiedy najbliższa gala ich, a nie chcemy po prostu, żeby Anita czekała tak długo. Jest bardzo głodna walki kolejnej, rozwija się cały czas. No mówię, tak jak widziałem, jak ogłosili jej pierwszą walkę, to ludzie wrzucali z jej walki z Almy i po prostu ja się tak cieszyłem, że oni te walki wrzucają. Mówię, kurwa, gdzieś ta dziewczyna to jest zupełnie inny zawodnik i tak jak w walce pokazała, to teraz jest jeszcze lepiej. Przygotowania tylko w Shark Top Team, czy gdzieś wyjeżdżałeś? Wiesz co, mieliśmy jeden wypad do Warszawy, z którego można powiedzieć, jestem dość zadowolony. Myślę, że będę to częściej powtarzał, nawet w okresie, przepraszam, poza treningowym. Poza sezonem. Tak, zmierzyłeś się z Farhadinem Parnasem, który jest bardzo nieobliczalny. Czy czegoś się obawiasz z jego strony? Tego, że jest nieobliczalny. Nie wiem, czego się spodziewać, prawda? No jest nieobliczalny. No, to, no generalnie spodziewam się po nim wszystkiego, co najlepsze, czyli szybkiej, dynamicznej stójki. No i generalnie to chyba wszystko, czego się obawiam. Nie wiem, czy on się mnie nie obawia przypadkiem bardziej, bo zablokował mnie na social mediach, mnie i moją dziewczynę, więc chyba jakaś tam, że tak powiem, przysłowiowa rysa na psychice się pojawiła. Do akcja Odchudzamy Zabora? No jak pewnie sam widziałeś, niezbyt z powodzeniem przebiega ta akcja, ale Odchudzamy Zombiaka poszło trochę lepiej i jestem trochę chudszy niż byłem ostatnio. A propos tych... Mam już nie wracać do tego obłego kształtu. No ale serniczek po walce będzie. Oczywiście, oczywiście. Anita zawsze przygotowuje dla mnie takie ciasto zwycięstwa, które... No jest tam wszystko po prostu. Wszystko co najlepsze. Ta nieprzewidywalność Parnasa. Ty go rozpracowywałeś, Zabor to robi. Jak to wygląda u was?
razem. Rozpracowujemy go i to jest zawsze skutkuje dobrym rezultatem. I taktyka, rozumiem, też razem układana. Oczywiście. To na koniec tak może luźniej. No mówi się, że ciężko się z dziewczyną mieszka, pracuje. Jak to wygląda u Ciebie? Nie wpływa to na przygotowania? Wiesz co, no ostatnich parę tygodni naprawdę jestem bardzo nieznośny i tutaj chciałbym oficjalnie przeprosić moją dziewczynę i moją mamę, która też mieszka od paru tygodni u mnie i opiekuje się podczas przygotowań moimi psami, więc chciałbym je z tego miejsca przeprosić. No to, że jestem takim wrednym chujem. Jak zbijam wagę. Wielkie dzięki.